witaj. Bardzo serdecznie gratuluję Ci zainwestowania czasu w kurs Effective English. Jeśli zdecydowałeś się tylko na ten odcinek, to również uzyskasz przepotężny zakres informacji na temat czegoś, co jest Polakom niedostępne. Ponieważ w języku polskim tej struktury nie ma. Nie wiem, czy kiedyś w Twoim życiu tak się zdarzyło, że coś gdzieś było, ale Ty tego nie miałeś, nie widziałeś, nie dotykałeś, a bardzo chciałeś. Kiedy na przykład mówimy o tym, że coś jest, to będziemy używali struktury there is. Lub jeżeli mówimy o wielu przedmiotach, wielu osobach, wielu rzeczach, będziemy mówili there are. Ale uwaga, ponieważ w tym odcinku odkryjesz, jak to robić, zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak i do tego, co jest typowe, jak mówić o tym, co było gdzieś, a także o tym, że coś będzie.